gry z wami. Hej, jestem w swojej grze. I chciałbym zaprezentować wam taki mały poradniczek, jak grać w Battlefield. Granie w gry FPS, bo podejrzewam, że wszystkie są zbliżone. Nie jestem jakimś programerem. To co wiem, mogę przekazać przynajmniej niektórym kolegom. Na pewno się przyda. Zwróćcie uwagę na mój sposób poruszania się, czyli tak zwany movement. W moim przypadku lamerski movement. Wychodzę na przeszkody, ale już jestem gotowy do strzelania, bo kto wie, może tam ktoś jest. Przyjrzyjmy się temu jeszcze raz. Jest przeszkoda, jest mój celownik. Proszę, jak to jest ładnie ustawione, kurczę, gdyby tam ktoś był, już byłby gotowy na przyjęcie porcji ołowiu z mojej lufy. Prawda? Biegnijmy dalej teraz. Oczywiście pre-aiming cały czas. Tak to się chyba nazywa, pre-aiming. Wykorzystujemy naturalne przeszkody. Każda przeszkoda jest ważna, każda... wszystko, za czym można się schować, jest ważne. No i oczywiście, jak widzimy w lewym dolnym rogu, obserwujemy też minimapę. Bardzo ważne, proszę bardzo, co się teraz wydarzyło? Zobaczymy na minimapce, że za plecami pojawił się wróg. No a nikt nie chce, żeby tam ktoś go strzelał w plecy, prawda? Trzeba się cofnąć i zobaczyć, co tam się da zrobić, żeby tego wroga wyeliminować. Jak widać na załączonym obrazku, strasznie tutaj zlamiłem, ale moja akcja spowodowała, że członkowie mojej drużyny, zespołu mojego, cofają się i proszę bardzo, już się ktoś pojawił za moimi plecami, skoro umarł. No ja też umarłem. Ale plecy w jakiś sposób zostały obronione, bo reszta graczy już wie, że tam ktoś był. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest napieprzanie w kół, czyli spotowanie wroga. Proszę, to jest taka sytuacja, w ogóle bym tego człowieka nie zauważył, w ogóle, gdybym właśnie tego kół nie używał, a tak proszę bardzo, zdobyłem fraga. No i oczywiście to jest takie pole, które też nam pokazuje, jak powinniśmy patrzeć na to, co widzimy na ekranie. Te dwie strzałki, czyli mapa jest najważniejsza generalnie, oprócz tego, co się dzieje w celowniku, wiadomo. I tak naprawdę musimy mieć oczy, no niemalże dookoła głowy, dzięki mapie właśnie, ale też musimy się rozglądać nie tylko w celownik, nie patrzeć tylko w te kółko celownika, w ten krzyżyk, czy też literę T, czy kropkę. Wszystko, co jest na ekranie, jest ważne. Tutaj cały czas pokazuję, jak stosować ten pre-aiming. Jak ja to robię. Kolejna sytuacja, no i oczywiście kolejny punkt. Największe odległości używamy Hapfire. Czyli takie właśnie krótkie serie. Dokładnie to, co napisałem na ekranie. Broń jest celniejsza. Przynajmniej ta, z której korzystam. Korzystając z krótkich serii, mogę eliminować wroga na większe dystanse. No i oczywiście cały czas minimapa, cały czas tutaj wbiegłem na odważnego, prawie, gdyż wiedziałem, że są moi zawodnicy z przodu. No i widziałem też dalej z przodu, na tej głównej drodze, znajduje się nieprzyjaciel, którego też trzeba eliminować. Apteczka, bardzo ważna rzecz. Granaty. Trzeba spamować granatami, jeżeli jest to możliwe, to powstrzymuje, że tak powiem, wroga od wtargnięcia w obszar naszego działania, prawda? Nie mogę teraz podnieść, bo tam już czeka przygotowany nieprzyjaciel, właśnie było widać przez chwilę. Gdybym się pojawił i podniósł teraz członka mojej drużyny, to po prostu zginął, chcąc go podnieść. Czasami trzeba wybrać mniejsze zło. No i plecy. Standardowy przykład. Umarłem, co prawda. Standardowy przykład. Dostajemy w plecy, obracamy się, kurczę, staramy się wyeliminować zagrożenie. Jak się uda, to dobrze. I wtedy możemy zrobić wrogowi plecy, tak samo jak wróg wcześniej nam zrobił. Tak jak to widać na tym przykładzie. Reasumując, osoby niedoświadczone nie mogą biegać jak bez głowy kurczak po mapie, bo to jest recepta na samobójstwo, na śmierć, może na szybką śmierć. Szybki zgon. Wychodząc za obiektów, stosujemy pre-aiming, czyli patrzmy, może już tam czekać na nas wróg.
Jeżeli skorzystamy z minimapy i widzimy, że tam jest dróg, to możemy już zacząć strzelać, zanim się wychylimy. W ostatnim momencie. Minimapka, bardzo ważna rzecz. Minimapka trzeba naprawdę często na nią spoglądać. Generalnie wszędzie często trzeba spoglądać na cały obszar ekranu. No i oczywiście Q. Q to powinno być używane, no, tak często jak tylko to możliwe. I każdy grający powinien wyrobić sobie taki odruch, że to Q jest cały czas w użyciu. Non stop, nie ma przeproś. Na tym chyba skończę. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia, usłyszenia następnym razem. Dzięki, cześć. Ale kurde, tutaj jazda była, stary. 9 kistów.